chciałem wam to pokazać właśnie, jak wygląda gniewoż plamisty. On jest bardzo często mylony ze żmiją, jest czasami nawet i zabijany. Pierwsza podstawowa sprawa, poznajemy go po tym, że on ma okrągłe źrenice, a żmija ma pionowe, prawda? I tutaj pokazuję wam kolor jego, jak wygląda. No, tutaj sobie pełznie, ugryzł mojego pieska, ale on ma takie drobniutkie ząbki, że nic z nimi nie zrobi. Gniewoż plamisty. Już z 10 lat ich tutaj nie widziałem. Teraz się pokazały. Znowu ja go dam tu. Będzie mi się tam pieski udało. Właśnie pełza sobie. Człowiekowi nie jest w stanie zrobić krzywdy. Bardzo fajny gatunek, oczywiście pod ochroną. I tak wygląda gniewoszek. No ten jest akurat taki młody, bo jest mały jeszcze nie urósł do swoich rozmiarów, ale niektóre potrafią być nawet dość takie duże. A nie widziałem ich tutaj z 10 lat, myślałem, że one tu wyginęły na tym terenie, ale widać, że jednak są. Całe lato się tutaj kręcę i nie widziałem żadnego, a tym razem się pokazał jesienią. Przynajmniej wiem, że chociaż jeden jest. Dobra, ja już kończę, nie będziemy go tutaj niepokoić. Niech sobie idzie. Wyszedł się powygrzewać w tych ostatnich chwilach ciepła. I został tutaj nakryty.